Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beyond Good and Evil. Tutaj sobie zakończyliśmy. W sumie nie wiem, czy tutaj. Ja sobie tutaj chyba doszedłem, bo chciałem gdzieś zapisać. A tak naprawdę skończyliśmy przed wjazdem do fabryki. Tylko teraz pytanie, czy w tym odcinku chciałbym właśnie już do tej fabryki się udać. A to dlatego, że... Oh shit. Czekajcie, bo się mi coś zacięło. No. Dobra, jest. Opanowane. Fabryka, słuchajcie. Dawno nie grałem, więc nie pamiętam gdzie, co, jak. Ostatnio chciałem też rozkminić, o co chodzi w tych... tutaj właśnie mamy... Gdzie mamy perły. Miejsce. Gdzie mamy zwierzątka do sfotografowania. Też jeszcze trochę tutaj widzę jest tych punktów. No ale to dobra. Pierwsze co, to może jedźmy do tej fabryki. Zobaczymy, co tam jest. Chodzi o to, że no musimy porobić tutaj zdjęcia i zdobyć te wszystkie perły, bo no dalej fabuła nie pójdzie nam do przodu. Potrzebujemy tych pereł, a one są naprawdę cenne. No i ciężko je zdobyć. Dobra, i to było gdzieś, słuchajcie, już się ciemno zrobiło. To było gdzieś za tą czarną wyspą, tak? Przed nami gdzieś. Czy ja dobrze jadę? Weźcie powiedzcie, że ja dobrze jadę. Nie, nie jadę chyba dobrze. Gdzie jest ta fabryka? Tam byliśmy. Co to jest? Zrobiliśmy temu zdjęcia? Czekajcie, gdzie to jest? To. Tak, to już jest zdjęcie zrobione. To też. Wiecie co? A przejdźmy tędy. Co tutaj jest w ogóle? To jest chyba taki skrót, żeby do miasta nie wjeżdżać. Wyjedziemy sobie z tej strony. A to w sumie dobrze. Mogę to rozwalić? Mogę. To zaraz wstanie, więc nie mamy dużo czasu. Tutaj mamy jakieś przejście, więc zróbmy może najpierw to przejście też. Dobra, ten tam pływa, jeszcze tutaj. Tutaj, wiecie? Co to jest? Czy to nie są jakieś wyścigi? Bo są takie pomieszczenia, gdzie... Zaraz sprawdzimy. Tak. Oni tutaj zabiorą nam coś. Będziemy musieli ich ścigać. Zaraz sprawdźmy. Czekajcie. Czy to nie jest jakieś zwierzątko tam na wprost? Nie, to jest jakiś kabel tylko, tak? Tak. Jedziemy za nimi. Może mi się uda. Nie wiem, zobaczymy. Zabierają nam pieniądze. Nie dużo, bo 100, ale spokojnie. Jedziemy za nim. Dobra, spróbujemy. Zamykają za sobą drzwi, więc ciężko będzie. Zobaczymy. Ja nie znam w ogóle tej trasy, więc jadę na oślep. Trochę mnie dziabło. Shit. Zaraz zginę. No, nie udało się. Nie udało się. Spróbujemy jeszcze raz. Aż do skutku. Tylko czekajcie, może... Właśnie, trzeba zreperować najpierw. I przygotować sobie przyspieszenia. Znowu nam zabierają. Przygotuję sobie przyspieszenia. Wiecie, o co chodzi, nie znam trasy, więc też mi jest ciężko. No właśnie, dobra, już spierdoliłem to. Już
pewnie nie damy rady. No nie jest to proste, nie jest to proste. Dobra, udało się. Ja pierdzielę, słuchajcie, nie gadam nic, bo chcę się skupić. Jeszcze mamy przyspieszeń trochę, więc może mi się uda. Ostatnie drzwi z tego co widzę. Jezu, nie wiem gdzie mam jechać. Ja pierdzielę. Udało się? Dobra, musimy go rozwalić. Pięknie. Mamy perłę. Pięknie. Dobra, więc ten odcinek, słuchajcie, będzie taki lecikowy. O, tu jest on. Myjekaj w rzodzie. Czyli tą, że tak powiem, brzydko, mamy zaliczoną jaskinię. To była akurat druga. Gdzieś jest jeszcze pierwsza. Fajnie, że się pojawiają za każdym razem te skrzynie. To możemy tutaj sobie pozbierać to wszystko. Dobra. Czyli tutaj jest ok. Tutaj mamy czysto. Zerknę tylko na mapę i sprawdzę coś. Czy tutaj nie ma? Nie, nie ma. A zwierzątka? Też nie ma. Ok. No i tutaj wyjeżdżamy. Ok. I słuchajcie, tu chyba powinna być jeszcze ta jaskinia numer 1. Więc może też zróbmy te wyścigi. Czyli to będzie taki odcinek lajcikowy. Trochę tutaj pobuszujemy. Pozbieramy trochę pereł. Tak, to będzie chyba pierwsza. Zaraz zobaczymy zresztą. Jest, pierwsza. Dobra, jesteśmy na full. Znowu nam zabiorą pieniążki. Oczywiście mapa jest zupełnie inna, więc też nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem, ale zobaczymy. Jedziemy. Ja pierdzielę. Piąte drzwi za nami. Może będzie, słuchajcie, łatwiejsza. Czwarte też. Przyspieszmy trochę. Trzecie za nami. Pierwsze może jest łatwiejsza, nie wiem, tak mi się wydaje. Ta druga była o wiele trudniejsza. Ja pierdzielę, zaraz to zostanę. Dobra, drugie i jeszcze jedne drzwi. Tak, żebym tego nie skaszanił. Skupiam się, więc nic nie gadam. Dobra, udało się, słuchajcie. Wow. Gdzie on jest? Chodźmy tu. No i pięknie, i mamy kolejną perłę. Pięknie. Oczywiście nadal możemy wziąć udział w kolejnym takim jakby pościgu, ale już nie zdobędziemy perły, nie? Także to jest taka zabawa jakby. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, tutaj za tym garażem chyba
Też było jeszcze jakieś kolejne przejście, gdzie nie byliśmy. Sprawdźmy to. O właśnie, czy to też są jakieś kolejne wyścigi? Vorax. O, tu będą jakieś potworki chyba. Czyli ich legowisko. Tutaj nas nie było, słuchajcie. Tu nas nie było, więc zróbmy to. Widzę, że jakieś zwierzątko jest. Czy myśmy mamy już zdjęcie tego? Co to jest? Jakieś żaby? Nie. Dobra, ładnie. Thanks again, Jade. Okay, your roll of film is finished. Good. I'll transfer a pearl to you, Jade. Pięknie, mamy perłę. And I'll recharge your film. I nowy film. Super. Ładnie idzie. 11 pereł. A tutaj na pewno nas nie było. Więc zróbmy tak. Może najpierw tutaj otworzę to. Zabieramy serduszko. Perfecto. I've scanned it. Super. A tu mamy przyspieszenie. Zobaczcie, jak dużo serduszek. Zapiszmy od razu. Ok. Są jakieś jeszcze zwierzątka? Chyba na razie nic. Yes, sir. Dobra. Legowisko. No to pewnie będzie tu. Kurde, miał perłę, widzieliście? Czekajcie, sprawdzam, czy nie ma żadnych zwierzątek. Skubaniec, no to już. Dawać tutaj tą perłę. Możemy rozbijać, widzę te. Te kryształki widzę, mamy tutaj do rozbicia. Jak to zrobić? No chodźcie tutaj, chodźcie. Kurde, nie w tą stronę celuję, nie wiem czemu. Ale ciężko jest. Nie mogę ich rozbić. Cholera, szkoda. Kurde, no nie rozbija się, no. Prawie on tutaj jest i mi przeszkadza. Szkoda, bo tutaj widzę, jest bardzo dużo tych kryształków, no ale... No dobra, udało się, chociaż jedne. A tu mamy następne. O, nie w tą stronę w ogóle. Wyjdą jeszcze? Fajnie by było, jakby wyszły jeszcze. Idą, dobra. Dobra, udało się. Jeszcze tutaj. Dobra. Będzie? Jeszcze? Dobra, będzie. Damy mu serce, znaczy damy mu jedzonko jakieś. Masz tutaj, podlecz się trochę. No właśnie. Co, idziemy dalej, tak? O, tego nie mamy zdjęcia. The large ones are mutants. Be careful. A to dziwne. Myślałem, że robiłem. Bo przecież już mieliśmy do czynienia z tym. Sprawdzam, czy nie ma nic. Ok. Nic, zawalczymy też. Awaiting your orders, Miss Jane. Yes, sir.
Aha, to tym będzie trzeba, dobra. Okej, i tutaj jeszcze. Okej. Patrzę, czy tutaj jest jeszcze coś? Nie, to możemy rozbić. Tutaj są. Dobra. Tu możemy rozbić. Ok, zabieramy. I z tej strony. Pięknie. Dobra, idziemy z drugiej strony. Tu chyba ładnie wszystko rozbiliśmy. Aha, jeszcze tu. Mam nadzieję, że dam radę. Tak, bo to jest za daleko, słuchajcie, jest. Ale chyba będzie można rozbić samemu. Przecież. No pewnie, że tak. Pięknie. Sprawdźmy coś. Mamy jedną perłę tu i mamy jakieś zwierzątko jeszcze. Dobrze wiedzieć. I to chyba nawet w tym miejscu. Tych mam zdjęcie porobione, więc nie potrzeba. No dobra, zaraz zobaczymy. Może się tutaj jeszcze rozejrzę. Na pewno jest jakieś zwierzątko. To mamy, tak? Też mamy zrobione, okej. Chodź no tu. Dostał. Strzała ode mnie. Tutaj jest koleś, który ma perłę. Ono tu, no patrzcie, no od razu jego atakuje. Szlak wytrafił. Mamy perłę. Pięknie. Tutaj nam została jeszcze jedna do zdobycia. Gdzieś tu powinno być, słuchajcie, zwierzątko jakieś. Ale kurczę, gdzie? To jest bardzo ciekawe. Są bardzo poukrywane, więc ciężko sprawdzę to jeszcze. Nie no, no jest, no po prostu w tym miejscu jest coś. Perły już nie ma, ale jest na pewno zwierzątko, które można sfotografować. Tylko teraz pytanie, gdzie? Bo ja coś nie widzę. Wiecie o co chodzi? Że się może coś wyłania. Gdzieś coś, jakieś rogi. No nie widzę, no nie widzę, no. Ciężko, a na górze? Nie. Nie wiem, czy wy coś widzicie. To dajcie mi znać w komentarzu. No ja nie wiem, a tutaj coś wyłazi? Może tutaj coś wyłazi, stąd o tak po jakimś czasie, że tak powiem. Mogę tu wejść? Nie. No nic, no nie będziemy tracić czasu, no najwyżej się później jakoś tam wrócę, albo zrobię to poza nagraniem i tutaj się rozejrzę jeszcze tak, wiecie o co chodzi. No bo ja nic nie widzę. Bywa też tak, że od jakiejś pory też zależy. Tu się nie wyłania. Może akurat w tym czasie nic nie ma. Może jak się zrobi ciemno albo coś.
Także tutaj wszystko, tak mi się wydaje. Zróbmy zapis i spadamy stąd. W wodzie też widzę, że nie ma nic. Dobra. Zmykamy. Także tutaj też mamy ładnie wyczyszczone. Znaczy, wyczyszczone. No, zdjęcia nie mamy w sumie, tylko zwierzątka jakiegoś. Więc ciężko tak powiedzieć, że to jest wyczyszczone. Tam byliśmy. No dobra, myślę, że już teraz możemy się udać. A czekajcie, a tu? Coś tutaj jest ciekawego? Oczywiście można przeskoczyć. Kamera mi coś szwankuje. Ogólnie musimy udać się właśnie do tej fabryki. Ale jeszcze słuchajcie, tak, tam jest, to zrobiłem zdjęcie. Tutaj coś jest? O, tutaj coś jest jeszcze. Chodźcie tutaj. Zobaczymy, może jakiś wyścig. O, dobra, wyścig. Tym razem trzeci. Będzie ciężko, bo trzeci pewnie, wiecie o co chodzi. Będzie jeszcze trudniejszy, no ale spróbujemy. Zabierają oczywiście pieniążki. No dobra. Oj, to będzie trudne, już widzę. Strasznie szybko opada brama. Muszę skok zrobić, okej. O, Jezusie. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Dobra, czwórkę mamy za sobą. Ale mówię wam, że to będzie trudne. Ja tutaj staram się skakać. Dobra, to też mamy ok. Ja pierdziele, już mnie za... Dobra. Jeszcze jedynka, słuchajcie. No nie. Ja. Co się tu dzieje? Dobra, udało się. Pięknie. Chodź na tur. No co jest? Nie mogę go. Dobra, udało się. I mamy perłę. Pięknie. Ciekawe, czy jeszcze są gdzieś takie wyścigi. Niedobry. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Zrobiło się trochę ciemniej. Tu. Sprawdzę coś. Pereł na pewno nie ma. Tutaj mamy, że niby... Aha, to na latarni morskiej. Kurde, szkoda, że tego zwierzątka tam nie mogliśmy znaleźć. Jeszcze tutaj dziękuję za podpowiedź. Emilka powiedziała mi, że nie zrobiłem zdjęcia Mei w barze, więc może wróćmy się do baru jeszcze. Zróbmy jej zdjęcie. Dziękuję ci, Emilko, za podpowiedź. Gdzie to było? Nie, to nie tutaj. Nie. Tutaj, tak? Tak, tutaj jest miasto. I słuchajcie. W sumie tutaj dwie rzeczy bym zrobił. Zagrałbym jeszcze w tą grę tutaj z tym takim śmiesznym kolesiem. Chociaż nie umiem grać w tą grę kompletnie. Ale on ma perłę i też by właśnie przydało się. To jest ten koleś tutaj. Ale zróbmy jeszcze tej Mei zdjęcie. Gdzie ona była? Tutaj chyba, tak? Tak. Rzeczywiście zapomniałem, a
To też jest jakieś zwierzę dziwne. Dobra, mamy to. Identified, dated, filed. Okej. I spróbujemy po prostu teraz jeszcze w tym odcinku zagrać z tym czymś. Chociaż mówię... Chociaż mówię, nie potrafię. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. No, tutaj on mówi nam właśnie o tych... Jakie są zasady? Aha, czyli teraz możemy tutaj zagrać. I teraz mamy do wyboru. Albo trening, albo za stówkę, albo za 1000, słuchajcie, i jeszcze kuźle perła. No to właśnie jest najtrudniejsze, więc jak przegramy, to duża strata, więc lepiej sobie na przykład nadpisać to i zrobić load. Spróbujmy ten trening. Chodzi o to, żeby tutaj właśnie przepchać te swoje klocki na drugą stronę, wszystkie. Dobra, jeden mam. Skupiam się, więc... No i cały czas się, słuchajcie, obijam, no. Nie mogę... Dobra, udało się, ale to wiecie, to jest trening. Za perłę będzie o wiele trudniej. Co to jeszcze dwie rundy muszę, tak? To przejść. O, obijam się. Już mi przepchał swoje jakieś tu. No i już nie mam szans, słuchajcie. Także można bardzo łatwo tutaj przegrać i stracić tą perłę. Kurde, no w takim głupim miejscu akurat miałem, dlatego tak dobrze żarło. Ja. No nie, no serio. Strasznie się spieszę i mi to nie wychodzi. No nie umiem w to grać, po prostu to akurat nie jest moja mocna strona, takie gierki. Niestety. No już nie mam szans. No ale wiecie, o co chodzi. Jeszcze spróbuję tutaj walczyć ostatkiem sił. No cały czas się obijam, no po prostu ja pierdzielę. Dobra. W każdym bądź razie wiecie, o co chodzi. Nawet trening mi się nie udało, także co dopiero 1000 i perła. Na razie tu stąd wyjdę. I będę tutaj próbować i pokażę wam tylko to co mi się w końcu udało. Także także tak myślę, że to będzie najlepszy pomysł.
Widzieliście to? Słuchajcie, ja się nic nie odzywałem. Dlatego, że... no byłem tak skupiony. Zresztą przechodziłem to trzeci raz. Zrobiłem tutaj cięcie specjalnie, żeby wam tego oszczędzić. Bo myślałem, że mi pójdzie, że będę się tu męczył dłużej. Ale pięknie, udało mi się i mam perłę. Także super. Także myślę, że tutaj wszystko... Bardzo fajnie. Słuchajcie, co tutaj jeszcze moglibyśmy zrobić? No jeszcze można by było jakieś zdjęcia porobić. Albo ewentualnie jakąś perłę zdobyć tutaj, zanim pójdziemy do tej fabryki. No bo kurczę... szkoda by było już od razu iść, jak jeszcze tutaj jest dużo do wykonania. Tutaj mamy strasznie dużo. Nie wiem, czemu tak dziwnie jakoś to pokazują. Tutaj mamy perłę w tym przesmyku, więc pójdźmy do tego. Wiem, gdzie to jest. To jest gdzieś z tyłu? Gdzieś, gdzie to jest? Tu jest jakieś przejście? Czekajcie, ja to sprawdzę. Z tej strony? Tak, tutaj coś jest. Tu? Co to jest? Ej, no tu nas jeszcze nie było. Czekajcie, to jest tu, gdzie chciałem? Tu. No do, znaczy nie, no nie chciałem tutaj, ale dobra, no dziś wylądowaliśmy, mamy jakieś robaczki, więc już jest dobrze. It's going very well. Good hunting. Widzę, że mamy zapis, więc też możemy to zrobić. Okej. Okay. A czekajcie, bo robaczki mnie zabijają, albo mi się wydawało. Aha, można je dziabnąć, tak jak szczury. Coś bardzo podobnego do szczurów. Dobra. Mamy klucz, więc możemy iść. A jeszcze jestem ciekawy. O! No dobra, mamy perłę. Nic się tam nie pokazuje. Bardzo dobrze. Trzeba zrobić sobie przejście. Dobra. To nie będzie trudne. Tutaj coś mamy. Co to jest? Aha. Perfecto, I've scanned it. To jest naszego pojazdu i przyspieszenia mamy dwa. Ładnie. Tutaj nie przejdziemy. Ale czekajcie. Bo jeszcze mamy tą stronę. Co to jest? Da nam to coś? Wyłączy nam to, tak? What the heck? Aha, czyli to jest po to, żeby tutaj sobie to przywołać jakiegoś i przejść. Ładnie, ładnie, ale widzę, że potrzebujemy ich więcej. Już wiem, o co chodzi. Musimy przejść sobie tu. Przywołać. Czekajcie, przywołać tutaj. Dawaj. Dobrze, i musimy sobie przywołać jeszcze chyba dwóch. Oj, no tu. Czekajcie, nie udało mi się. No prawie. Aż teraz będzie lepiej. Yes, sir.
Dobra, jeszcze jeden. Chodź o tu. Tu potrzebujecie. Dobra, idzie, idzie, idzie. Mamy go. No i o to chodziło. A ty oddawaj perłę. Są dwie perły, albo mi się wydaje. Dwie perły. Pięknie, no dwie perły, nie wytrzymie. Trzy! Ale jazda. Nie no, rewelacja. Trzy perły. Pięknie, pięknie. Ciekawe, czy mogę tutaj przejść. To można coś z tym zrobić? Czekajcie. Nie. A on coś może zrobić? Nie. Tu można zejść? Nie można. Patrzę, czy słuchajcie, nic tutaj nie wyłazi gdzieś. A sprawdzę może z ciekawości, czy... A, widzicie, nie ma pereł, dobra. I zwierzątka też nie ma. Dobra, czyli tutaj jest wyczyszczone, możemy stąd spadać. Tu jest wszystko super. Ani zwierzątka, trzy perły. Dlatego tam było takie skupisko tych pereł na mapie. Stąd już wiem. Oczywiście zapis zróbmy. I na mapie gdzieś było jeszcze takie skupisko pereł. Może też jeszcze w tym odcinku, będzie trochę dłuższy, spróbujemy to zrobić. Słuchajcie, gdzie to było? Ja tylko spojrzę na mapę. A nie, to tu są perły. O, słuchajcie, tam na wprost takie coś. Co to jest w ogóle? No dobra, w każdym razie... A to nie chodzi o tą wyspę tutaj? Mam zdjęcie zrobionego tego czerwonego, co tutaj pływa, słuchajcie. Chodź no tu. Wypłyniesz czy jak? Jasny gwint. Wypłynie teraz. Może teraz mi się uda. Chyba, że już to mam. A nie, nie mam. Perfect. I'll date and file it. Super. No niech jeszcze raz spojrzę. No właśnie, to jest ta wyspa, czyli... Coś tutaj ominąłem, chyba że jest jeszcze przejście gdzieś indziej dookoła. Co jest? Nie no, nie widzę nic tutaj. Nie. No to słuchajcie, musimy się wrócić jeszcze tutaj na tą wyspę. W takim bądź razie. Ja pierdziele, co jest? Dlatego, że... No niech ja tylko jeszcze spojrzę na mapę. Widziałem tam skupisko. Normalnie pereł. Aha, bo to było... Kurczę, jak to zrobić? Poczekajcie. Coś tu nie gra. Hopaj, hopaj. Sprawdzę to. No nie chcę być inaczej. Sami zobaczcie. Że każą nam tam przejść. No bo ja nie widzę innego wejścia na... do tej wyspy. Ach, nie mogę się przesunąć z tą kamerą. Dobra. Myślę, że zakończymy. Zrobię to w następnym odcinku jakoś. Aż w sumie trzeci raz jestem na tej wyspie i nie przypominam sobie, żeby tam były jeszcze jakieś perły.
To ciekawe. No dobra, w każdym bądź razie dziękuję wam za dzisiaj. Tutaj sobie zakończymy. Może spróbuję poza nagraniem jakoś to znaleźć. Wtedy wam to pokażę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.